kurde, mało powietrza mam w tym wózku. Muszę go wziąć do napompowania, bo tak, kurczę, no tak ogólnie jak jest pusty, to nie widać, że jest na flaku, ale jak się wiezie kolumny, no dobra, tak całkiem na flaku nie jest, ale tak trochę, kurczę, trzeba by było dopompować go. Bo na obciążeniu widać po prostu, jak siada. Tu w ogóle ta oponka już jest ledwo, to niedługo będzie chyba do wymiany. No, tutaj pisze, że maksymalnie 30 PSI na tym kółku, ale chyba tyle nie będziemy dawać, bo zawsze dawałem minimalnie mniej, bo jak wiozę kolumny po schodach, to jak jest za mocno napompowane, to też źle, bo podskakuje za mocno. Także ja mam zawsze tak średnio tak dobrane, żeby było w sam raz do wożenia kolumn i żeby po schodach po prostu, wiecie, no jak za mało, to mi będzie narożnikiem od schodów biło w felgę i prościna tutaj tą oponkę. A jak będzie za dużo, to potem za mocno skacze i szkoda kolumny, nie? To tak musi być dobrane, żeby to ładnie amortyzowało po tych schodach. O, w ogóle wymieniałem baterię w tym manometrze, bo no już nie pokazywałem wam, no nie będę wam nagrywał aż takich szczegółów, bo już słabo świecił, ale nie było żadnego komunikatu o baterii ani nic, tylko bałem się, że po prostu jak będzie za słaba, to zacznie przekłamywać wynik, nie? To, że słabo działało podświetlenie, to jedno, a druga rzecz, no to właśnie bałem się, że może wynik być przekłamany, więc stwierdziłem, że wymienię, no i teraz ładnie mocno świeci, także fajnie. Nie wiem, ile tutaj napompować, 1 bar, albo przełączę na te PSI, zobaczymy, ile to wyjdzie tak właściwie, zaraz, gdzie to się przełącza. Tutaj jest PSI, 14, no to jakbyśmy zrobili 15, to jest połowa. Może by było dobrze. To jest połowa i to nam odpowiada 1 bar. Kurczę, nie wiem właśnie, czy ja tu nie pompowałem 2 bary kiedyś. Nie, to było za dużo. Zróbmy 20 PSI. Jak może być 30, to zróbmy 20. To będzie tak trochę miękko. Myślę, że będzie dobrze. O. Idealnie. Czekajcie, bo to trochę się rozciąga guma, to ten wynik zawsze spada. No, myślę, że to zaraz zejdzie do 20, także spoko, w drugim kółku też tak zrobimy i będzie dobrze. Już będzie można jeździć. Tylko boję się, że i tak te kółka będą do wymiany, bo widzę, że tutaj ta oponka się już, kurczę, rozdarła, nie? No przecież to zaraz wystrzeli. O, drugie też już. Zobaczcie, tu już widać te sznurki ze środka. Kurde. Ech, no nic. Na razie póki śmiga, to jeszcze niech śmiga, a jak się rozleci, to będziemy się martwić. Ile tutaj mamy? O, 3 PSI, to tu jest kompletny flak? Cholerka. No, tak, chyba spadnie do 20 zaraz. Tak, będzie dobrze. Ok. Dobra, wyłączamy. Ok. Także warto pamiętać, jak taki mierniczek słabiej świeci, warto sobie bateryjki wymienić i jest jak nowy. Także jestem z niego bardziej zadowolony niż z tych wskazówkowych. Jest fajny. Dobra, ok. Wózeczek napompowany. Będzie spoko. Dawno nie było próby.